Paszczość. Poczet sztandarowy. Proszę o prowadzenie sztandaru. Do hymnu. Ale ta próba była daremna, bo w
września 1901 roku miał miejsce strajk dzieci we Wrześni, która była pod zaborem pruskim. Dzieciom zakazano używać języka polskiego, dlatego urządziły strajk. Chciały modlić i uczyć się po polsku. Pragnęły używać swojego ojczystego języka. Dzieci ukarano, wymierzono im karę chłosty, nie zdały do następnej klasy, ich starsze rodzeństwo wrzucono do szkół średniej, rodzicom podsunął procesy, niektórych zamknięto w więzieniu. To te dzieci jednak przegrały. Niekoniecznie. Wprawdzie strajk upadł, ale dzieci z Wrześni stały się symbolem walki o wolność narodu, a za ich przykładem poszły inne szkoły pod zaborami. Maria Konopnicka napisała wtedy wiersz o dzieciach z Wrześni, a rok wcześniej Władysław Beroza napisał wiersz pod tytułem Wyznanie wiary dziecięcia polskiego. Każdy młody Polak go zna, a już na pewno pierwszaki. Polacy przez wszystkie lata zaborów podejmowali próbę odzyskania wolności, ale wielka szansa.
wstąpili w szeregi Legionu Józefa Piłsudskiego, marsz kielecki nr 10 zaczął towarzyszyć strzelcom i legionistom. Ta pieśń w pierwszych latach po I wojnie światowej była uważana przez żołnierzy Piłsudskiego niemal za hymn narodowy. 10 listopada 1918 roku Piłsudski przybył do Warszawy, a 11 listopada 1918 roku objął dowództwo nad wojskiem. Wkrótce został naczelnikiem państwa polskiego, a w następnych latach marszałkiem oraz dwa razy premierem. Prowadził politykę, dzięki której Polska odzyskała niepodległość. Polacy kochali marszałka Piłsudskiego. Nazywali go raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością, abyście